To świadczy, nie wiem, o wręcz takim upośledzeniu analitycznym moim zdaniem, dlatego że mówimy o ludziach, którzy wygrali Euromajdan pod flagami Unii, używając kijów i butelek z benzyną. Mówimy o społeczeństwie, które w ciągu 6 miesięcy trzykrotnie zwiększyło liczebność swoich sił zbrojnych. Więc nie sądzę, żeby tego typu ataki, nie sądzę, przekonany jestem, że tego typu ataki wzmocnią siłę oporu, a nie ją osłabią. Więc powtarzam, moim zdaniem to jest przykład analitycznego upośledzenia.